Hagia Sofia, czyli Kościół Mądrości Bożej, powstał w stolicy Cesarstwa wschodniorzymskiego w Konstantynopolu. To miejsce, w którym przeniknęła się sztuka bizantyjska i arabska. Koronowano tutaj cesarzy bizantyjskich, a obecny kształt budynek zawdzięcza fundacji Justyniana Wielkiego i przebudowie dawniejszej bazyliki w VI wieku. Nawa główna jest przykryta kopułą na pendentywach, czyli specjalnych żagielkach, które przenoszą ciężar z planu koła na plan kwadratu. Do tej kopuły doklejone są dwie półkopuły od wschodu i od zachodu, a wewnątrz nawy głównej widać empory, czyli charakterystyczne, czyli przejścia z kolumienkami. W czasie ikonoklazmu, czyli Wydarzenia, które polegało na niszczeniu wizerunków świętych, ikonoklazm sprzeciwiał się kultowi obrazów, większość przedstawień świętych została zniszczona. I po tym czasie powstały słynne mozaiki z Hagia Sophia, które mają charakterystyczne złote tło. Tutaj Chrystus w motywie Deesis i Chrystus Pantokrator, który, w, który swoją dłonią pokazuje gest błogosławieństwa. W 1453 roku Turcy zdobyli to, zdobyli Konstantynopol i zmienili świątynię na meczet. Dobudowali minarety i mihrab w miejscu dawnego ołtarza. Mihrab to nisza, która wskazuje kierunek Mekki. Część mozaik zakryto, w tym twarze Serafinów, którzy znajdują się w pendentywach tej ogromnej kopuły. Ich twarze zasłonięto wtedy gwiazdami. A w czasie remontu generalnego remontu w XIX wieku ostatecznie zamalowano część, zamalowano ich twarze. Bracia Fossati, którzy pochodzili ze Szwajcarii, właśnie dokonali takiej gruntownej przebudowy, renowacji, renowacji. A w 1934 Hagie Sophia zmieniono, zmieniono w muzeum. Było muze... Świątynia była muzeum aż do 2020 roku, ale później prezydent Erdogan unieważnił dekret i na powrót świątynia stała się meczetem.